nasz pierwszy historyczny władca, Mieszko I, jest niewątpliwie z punktu widzenia historyka postacią bardzo tajemniczą, dlatego że wbrew pozorom wiemy o nim bardzo niewiele. Nie wiemy, kiedy się dokładnie urodził, ani gdzie się urodził. Nie wiemy, jak nazywali się jego rodzice, a więc jakie było pochodzenie tej dynastii, którą później nazwaliśmy dynastią piastowską. Nie wiemy, jak naprawdę miał na imię, dlatego że Mieszko to jest spolszczona wersja imienia, która pojawiła się dopiero w XIII wieku. Niewiele też wiemy o czasach jego rządów, poza dosłownie kilkunastoma wzmiankami historycznymi. A więc jest to postać, która wymaga dalszych badań, dalszej refleksji i jeszcze długo będziemy dyskutować o wymiarze i o ocenie historycznej jego rządów.